Witam w pierwszym filmie z serii One Question. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to odpowiedź na jedno konkretne pytanie. Nie chciałem robić filmów z serii pytania i odpowiedzi, bo to nie ma większego sensu. W jakimś filmie już to tłumaczyłem, więc wytłumaczę jeszcze raz. Nie, bo nie i już. A teraz wróćmy do tematu. Postanowiłem odpowiedzieć na jedno konkretne pytanie. Dzięki temu pytanie będzie w tytule filmu i jak kogoś nie będzie interesowała odpowiedź, to po prostu sobie nie obejrzy. Po drugie, czuję się bezpiecznie, bo mogę sobie sam wymyślać takie pytania, na które potrafię odpowiedzieć. Dobra, serio teraz. Mogę sobie wybrać pytania, które najczęściej się pojawiają. Dzięki temu być może pytanie nie zostanie zadane powtórnie, co znacznie umili mi czas wolny. A nawet jak zostanie zadane, to po prostu mogę dać linka do filmu i dzięki temu nie muszę klepać elaboratów na klawiaturze. Dzisiejsze pytanie rozpoczynające serię brzmi: dlaczego tak rzadko wrzucasz filmy? Naprawdę? Serio? Takie pytanie znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej zadawanych mi pytań. No więc dlaczego? Postawiłem się po drugiej stronie ekranu, czyli na chwilę wszedłem w skórę widza. No fakt, widz ma prawo zadawać takie pytanie, bo wiele innych kanałów publikuje filmy przynajmniej raz w tygodniu. Wynikałoby z tego, że nie dbam o widza i nie zaspokajam jego podstawowego pragnienia. A jest zupełnie odwrotnie. Przynajmniej ja tak sądzę. Ale mogę się mylić. Nie krytykując nikogo, bo nigdy mi o to nie chodziło, wiele kanałów akwarystycznych wrzuca filmy praktycznie z każdej, nawet najmniejszej zmiany w akwarium. Wiele kanałów powiela tematy, które już wiele razy były poruszane. Staram się tego nie robić, choć wiem, że nie da się tego ominąć w tak w sumie sterylnym temacie, jakim jest akwarystyka. Ja naprawdę codziennie grzebię w swoich zbiornikach, ale to są jakieś tematy pielęgnacyjne, jakieś urwanie dwóch liści, umycie przedniej szyby. Czy warto o tym kręcić film? Pewnie kilka osób powie, że warto. Ja to uważam za całkowicie nieciekawe. No chyba, że do kręcenia filmów popychałaby mnie niska chęć nabicia sobie łapek, zwiększenia ilości subskrypcji, czy też zarabiania na swoich filmach. Ale jak na razie mnie nie popycha. Oczywiście, jak chyba każdy, lubię widzieć, że to co robię podoba się widzom. W końcu nie robię tych filmów dla siebie. Jak każdy, cieszę się, kiedy przybywa subskrybentów, kiedy wzrasta oglądalność. Ale to nie jest dla mnie powodem, dla którego mam coś nowego nakręcić. Do nakręcenia filmu nie wystarczy mi fakt, że posiadam akwarium. Ja po prostu muszę mieć jakiś pomysł na film, jakiś temat, który myślę, że spodoba się widzom. Poza tym staram się omijać tematy akwarystyczne, które mnie nie interesują, albo po prostu się na nich nie znam, stąd brak filmów o rybach. Oczywiście. Dostaję od Was sporo próśb w stylu nakręć coś o gupikach, mieczykach, bolinezjach czy bojownikach. Ponieważ nie lubię wprost odmawiać, przeważnie piszę, że być może, kiedyś. Ale prawda jest taka, że na filmy o rybach raczej nie macie co liczyć. Albo temat LEDów. Ja wiem, że to sprawy obecnie bardzo popularne, ale moi drodzy parafianie, ja nie mam LEDów w oświetleniu żadnego swojego zbiornika. Więc o czym mam opowiadać? Oczywiście, mogę sobie na ten temat poczytać i coś sklecić, ale czułbym, że to oszustwo. Pewnie sporo osób nawet by nie spostrzegło, że tak naprawdę nic na dany temat nie wiem. Ale wystarczy mi, że ja bym to wiedział. A poza tym, skąd mam wziąć materiał filmowy do filmu mającego prezentować coś, czego nie mam? Kolejny powód to moje chroniczne, totalne i nieposkromione lenistwo. Gdybym był kobietą, to niektóre pomysły wychodziłyby na światło dzienne w postaci filmów po jakichś 9 miesiącach, a niektóre byłyby przenoszone. Mniej więcej rok temu wpadłem na dwa pomysły na całe serię filmów, które być może by Was zainteresowały. I pomysły sobie leżą i nabierają wartości jak wino w piwnicy. To właśnie objaw mojego lenistwa. Po trzecie, jeżeli już coś wstawiam, to chcę, żeby to był materiał całkowicie opracowany i przemyślany. Wiele rzeczy, o których mówię, muszę po prostu sprawdzić. Dlatego nie kręcę filmów na żywo, co umożliwia mi popełnianie jak najmniejszej ilości pomyłek. A to jest dla mnie bardzo ważne, bo mam świadomość, że te filmy ogląda sporo osób, których wiedza o akwarystyce jest niewielka. Chcą się czegoś nauczyć, nie chcę, żeby uczyli się kolejnych obiegowych bzdur. Muszę więc wiele rzeczy sprawdzić w różnych źródłach. To wymaga trochę czasu i chęci. No i po czwarte, staram się robić interesujące filmy od strony wizualnej, żeby nikt nie usnął przed końcem filmu. A zrobienie ujęć na 15-minutowy film wcale nie trwa 15 minut. Potem trzeba to z jakimś sensem posklejać w całość i to też trwa. Praktycznie rzecz biorąc, zrobienie jednego filmu to jakieś pół dnia pracy.
Trzeba mieć to pół dnia wolnego. Dlatego filmy nie pokazują się codziennie, a nawet raz w tygodniu. Pojawiają się od przypadku do przypadku i chyba tak będzie do końca mojej pseudokariery YouTube'owej. No chyba, że YouTube zapewni mi pensję przeciętnego posła. Wtedy dla dobra Polski poświęcę się. I to by było tyle w pierwszym odcinku serii One Question. Lajkujcie i subskrybujcie, jeśli chcecie. Piszcie uwagi pod filmami, będę starał się w miarę sprawnie coś każdemu z Was napisać. I do zobaczenia wkrótce.